wyjątkowy dzień dla społeczności mieszkańców gminy i miasta Proszowice, bo po wielu latach doczekaliśmy się tego, że możemy świętować zakończenie największej inwestycji w ostatnim dziesięcioleciu, bo po budowie basenu, krytej pływalni, to jest największa inwestycja w naszej gminie i pewnie jedna z większych w powiecie proszowickim. Ta woda w kranie jest bardzo dobrej jakości. Jest wodą, która poddana jest procesowi uzdatnienia w bardzo takim skomplikowanym, długim procesie, która wychodząc ze stacji uzdatnienia wody jest wodą, którą można by pewnie butelkować i podawać na stoły. Dziś w tym wyjątkowym dniu mam przyjemność uczestniczyć w niezwykle ważnym wydarzeniu dla społeczeństwa gminy Proszowice. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego ujęcia stacji uzdatniania wody. To inwestycja, która wykracza poza ramy zwykłego remontu. To dowód na to, że władze dbają o przyszłość, że stawiają na rozwój i że priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom jak najwyższej jakości wody. Proszę Państwa, technologia, która została u Państwa zastosowana, wykracza daleko, daleko do przodu i myślę, że za kilkadziesiąt lat dalej będzie bardzo nowoczesna. Nie mówimy tylko o oczyszczaniu wody z bakterii, ale mówimy także o usuwaniu mikrozanieczyszczeń, między innymi tak samo pestycydów, między innymi związków, które mogą się pojawić w wodzie, a które stacja będzie w stanie wyczyścić, żebyście Państwo mogli korzystać z niej tak, jak korzystacie z wody butelkowanej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Panu Prezesie. Proszę kwiaty. Dziękuję. Na koniec, oczywiście chciałbym podziękować wszystkim swoim pracownikom wodociągów proszowickich za te wszystkie prace wykonane, za nadzór, za przyjeżdżanie o pierwszej, drugiej w nocy, jeśli trzeba było, za te wszystkie rzeczy, które zrobili. Serdecznie dziękuję i oczywiście za wsparcie mojej ukochanej żony Justyny. Przez wiele lat poprzednicy pana burmistrza prowadzili politykę tak naprawdę zarządzania tym, co jest. Mieli wielkie obawy, aby przestać łatać i wreszcie stworzyć coś zupełnie nowego, odważyć się na to, nie tylko w sferze pomyślenia o tym, panie burmistrzu, ale również i realizacji takiej inwestycji. To jest przekroczenie pewnej granicy. To przekraczanie tej granicy możemy obserwować właśnie w Proszowicach, bo to jest oczyszczania, dostosowanie wody, czyli ten cały mechanizm, który jest niezbędny dla normalnego funkcjonowania naszych mieszkańców, ale proszę spojrzeć na park, proszę spojrzeć na cały kompleks rekreacyjny, proszę spojrzeć na rynek, proszę spojrzeć na te inwestycje, które już się stały. To wszystko w ramach tego wielkiego wsparcia ze strony rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej pani premier Beaty Szydło, dla takich miejscowości, dla takich gmin, dla takich wspólnot, które są obok. Zawsze były obok, a dzisiaj mamy tę wielką satysfakcję, że wreszcie jesteśmy w stanie normalności, w takim stanie, w którym możemy powiedzieć, że właściwie w dostępie do rzeczy istotnych i ważnych właściwie mamy taki sam status jak wszyscy inni mieszkańcy Polski. Ja widzę, jak pięknie zostały wykorzystane środki w Proszowicach. No już wspomniana rewitalizacja rynku, ale przecież modernizacja szkół, zespołu szkół, szkoła w Piotrkowicach, drogi gminne, drogi powiatowe. To wszystko było możliwe dzięki zrealizowaniu tego wielkiego, epokowego, można powiedzieć, programu inwestycji strategicznych. I cieszę się, że te nasze małe ojczyzny mogły w końcu być beneficjentami rozwoju naszego kraju. W pewnej przestrzeni świata miało się odbyć nabożeństwo związane z prośbą o deszcz. Wyszedł prowadzący modlitwę, patrzy na zgromadzonych i mówi: nie wierzycie, że będzie padać. Ktoś tam się odzywa: czemu? Bo żeście parasolek nie przynieśli. Nie wierzycie, że ta woda jest dobra i czysta, bo gdybyście wierzyli, to byście mieli szklanki w łękach.
ale myślę, że po przyjściu do domu odkręcicie i będzie we właściwym porządku. Potniemy. Racja uzatniania wody. Proszę. Otwarta. I wysyłana już do sieci. Spowodować to, że woda jest czysta, smaczna, tak jak powiedział prezes Muszański, nie gorsza niż, a nawet może i lepsza niż jak jest w Krakowie wodociąga. Zapraszam i całe też stacje pokażemy po kolei, jak jest technologia.